Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Przeszedłem test zaufania, a Torus twierdzi, że się nadaje. Gdyby tak nie było, nie dostałbyś się tutaj żywy. Mam nadzieję, że stać cię jeszcze na więcej. Przemierzyłem sporą część kolonii i mam kontakty we wszystkich obozach. No, to się może przydać. Z kim konkretnie utrzymujesz kontakty? Z Kor Kalomem. I? Z kilkoma balami w obozie Bractwa. I? Z Laresem. I? Z kilkoma łobuzami z nowego obozu. I? To już wszyscy z tych ważniejszych. Nieźle, jak na żółto dzioba. Dostaniesz swoją szansę. To znaczy, że jestem jednym z was? Właśnie tak. Witaj w drużynie, chłopcze. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. Witaj! Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z Bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu Bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. Gdzie mogę dostać lepsze wyposażenie? Porozmawiaj z Diego, on da ci jakąś zbroję. Ten pancerz nie tylko uchroni cię przed śmiercią, ale będzie również służył jako znak rozpoznawczy. Dzięki niemu zyskasz dostęp do wszystkich ważniejszych miejsc. Gdybyś potrzebował broni, porozmawiaj ze Skipem. Znajdziesz go w tej wielkiej szopie, w lewym tylnym rogu zamkowego dziedzińca. Witaj! Witaj! Witaj, przyjacielu! Załatwiało się inaczej. Witaj! Witaj, magnie. Niech Innos zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Pewnie masz rację. Poszukuję magicznych ksiąg. Nie chciałbym być teraz. Potrzebuję większej mocy magicznej. Pokażę ci, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Jak je wykorzystać, zależy już tylko od ciebie. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie chciałbym się do tego nie mieszać. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej.
Co powinienem zrobić, żeby zostać magiem? Porozmawiaj z mistrzem Corristo, jeśli znajdzie czas, żeby cię wysłuchać. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena, a teraz znikaj. Jeśli myślisz, że... Witaj, przyjacielu. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Zawsze to samo. Myślałem, że to się skończy. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Corristo. Szukam arcymistrza kręgu ognia. Chodzi ci o Corristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Corristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Torreza i wybrać sobie nagrodę. Gdzie znajdę tego Torreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Corristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Corristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Corristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. Do zobaczenia! Witaj! Przysyła mnie Corristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. To już się więcej nie powtórzy. Pewnie masz rację. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Chciałbym dostać ten napój. Mądra decyzja. To najcenniejszy z przedmiotów, które mogłeś wybrać. Wypij ten napój, a twoja siła znacznie wzrośnie. To się chyba nigdy nie skończy. Zawsze to samo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Wszystko w porządku? Witaj. Co ty tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Precz. Odsuń się.
Santa Gomeza! Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Za Gomeza! Jesteś kowalem, czyż nie? Racja. Sprzedajesz oręż i zbroję? Handlem bronią para się skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Masz może coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Za Gomeza. Łapy precz! Łapy precz! Za Gomeza! Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Ha! No to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku! Za Gomeza! Udało mi się. Zostałem przyjęty do obozu. Gratuluję, chłopcze. Dobrze ci radzę. Trzymaj się blisko Diego. Do Gomeza lub Kruka idź tylko, jeśli masz coś naprawdę ważnego do powiedzenia. Myślałem, że to się... Za Gomeza! Nie mój problem. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Zdobądź rudę, to dostaniesz zbroję. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Trzymaj się. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Czekaj. To nie było zbyt. To się chyba historii musi być lepiej. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Za Gomeza! Przydałoby... Mam... Nie chciałbym być teraz w jego skórze.
zawsze to samo. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O co? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Pewnie masz rację. Dajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inne. Ludzie zawsze gadają. To się już więcej nie powtórzy. Czekaj, lecimy się nic nie wyjść. Za Gomeza! Mogę dostać taką zbroję jak twoja. A masz dość rudy? Nie powinieneś wierzyć. Lepiej się do tego. Trzymaj się. Myślałem, że to się skończyło tak już dawno było, temu. Jak mnie to nie zawsze dotyczy. To samo. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. W tej historii musi być jednak ziarno. Ludzie zawsze gadają. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Myślałem... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To nie musi od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ludzie się myślą, że gadają. To się już więcej nie powtórzy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Za... Nie chciałbym... Za Gomeza! Czekaj, mam już dość tej paplajmy. Niektórzy nigdy nie mają dość tej paplaniny. Za Gomeza! Mam już dosyć. Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Tak długo jak pogadajmy lepiej o czymś. Może. Co za. Musisz uważać. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się już nie powtórzy. Musisz uważać na morze. Zapewne masz rację. To się już nie powtórzy. To się chyba nigdy nie skończy. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że star... Zrobią... O. Nie ma...
wierzyć we wszystko. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Niech śniący macie w swojej opiece. Gadajmy lepiej o czymś. Mam już dość tej paplaniny. Kiedy? Może? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie było z nich. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. Jeśli myślisz, że... Może... Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Thank you.
to samo zdobić. Jeśli myślisz, że... Zapewne masz rację. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy, że... Lepiej się do tego nie mieszać. A... Pan już... Jeśli myślisz, że... Lepiej się do tego nie mieszać. Thank you.